Jakie płatki śniadaniowe są najlepsze? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym je się płatki tylko zimnym mlekiem. Tylko z ciepłym mlekiem. Tylko z zimnym mlekiem. Ale będziemy jeli je na zmianę, wiesz? Dokładnie tak. Ale to jeszcze przedstawię zasady. Jeżeli chcecie zjeść coś dobrego, zachęcamy na kanał do Mandzia. Możecie zobaczyć, tam są bardzo dobre rzeczy i będą się pojawiały dobre Dokładnie rzeczy. Tak. W tym momencie są rameny. Rameny, są tak. Ogrywane rameny, tak zwane Wszyscy zupki chińskie. Wszyscy kochają zupki chińskie. Zupki chińskie są również kochane u mnie na kanale. A co będzie kochane w tym odcinku, to się już teraz dowiemy. Moi drodzy. W dzisiejszym odcinku mamy 8 zawodników. Wybraliśmy najpopularniejszych, takich, których my jemy. Oczywiście zawsze może być sytuacja, że ktoś rzuci argument, że on te są popularniejsze według jego. Te wybraliśmy. Dokładnie tak. W ogóle nie powiedzieliśmy, co dzisiaj robimy. Dzisiaj są wielkie mistrzostwa płatków śniadaniowych, w których no nie powiedzieliśmy. Ale jest tytuł. Tak się patrzysz. Tak, no, ale, wiem. Ale zawsze mówimy. Ja patrzyłem na tą kawę, wiesi mi się spodoba. Dokładnie tak. Dziękuję. No, bardzo proszę. Masz taką samą. Tak, okej, nieważne. Wracając, dzisiaj bierze udział Cornflakesy, Nesquik, Sini Minis, Chocapic oraz Goldflakesy, Cookie Kripsy, przepraszam, Kangusy oraz Cheeriosy. Jaki jest twój faworyt z tej listy? Właśnie wiesz co, rozmawiałem o tym... Najbardziej obstawiasz tutaj. Przed odcinkiem tutaj o tym rozmawiałem sobie z Julkiem i powiedziałem, mam otwartą głowę. Nie mam jakiegoś super faworyta. Głowę. Tak, chcę zobaczyć. Bardziej nakierowany to jestem w stronę Chocapików, ale z chęcią się przekonam, które będą mi dzisiaj najbardziej smakować w przeróżnych kombinacjach. Przechodźmy do pierwszej rundy. Moi drodzy, mamy przed sobą już płatki. Pierwsza para. Kangusy oraz Cheeriosy. Mhm. Czyli... Masz tu kogoś przed w ogóle spróbowaniem? Absolutnie nie. Cheeriosy... Ja chyba Cheeriosy bardziej pamiętam, że lubię. Bardziej pamiętam. Tak. Jadą je tyle samo, no. Czyli prawie w ogóle. Nie, to ja Cheeriosy... Ale Cheeriosy, to ja Kangusy Cheeriosy bardziej pamiętam, ponieważ reklam miały dużo. Tak? Bardzo dużo Cheeriosy miały Kangusy miały też dużo reklam. Dobra. Ja na przykład miałem tak, że więcej jadłem ich, jak pamiętam. Kurde, przypomniałem sobie, czemu lubiłem płatki. Tak dawno ich nie jadłem. Jak fajnie chlupią! No, weźmy sobie moje. Jeszcze przyjemne, takie zimne są, odświeżające, fajne. Weź sobie. Czekaj, żeby tutaj żadne... O, proszę. A, teraz przypomnę, co miał Cheeriosy, że jak je zamoczyłeś mlekiem, to patrz, co on zrobił. Ta. Super są. Powiem ci tak, są całkowicie dwa różne płatki tutaj. Całkowicie one nie są ze sobą powiązane, jeżeli chodzi o smak. Powiem ci tak. Jak żałuję, że nie ma Kangusów o smaku Cheeriosów. To było... O tak powiem, po prostu. Bo mi tak bardzo odpowiada miękkość, twardość ich jednocześnie oraz kształt, oraz jak się je chrupie. Kiedy jakbym młodszy mi chyba bardziej nie smakował. Teraz są nawet niezłe. No bo jesteś starszy. Tak i znowu bardziej mi się przekręciło, że słodkich coraz mniej tak, lubię. Tak. A te są bardzo słodkie. Są bardzo słodkie. Ja bym chyba zagrał Team Nostalgia jednak i... Chyba Team Nostalgia, czekaj jeszcze. Aczkolwiek mam taką bardziej tutaj Team Nostalgię, jak mój tata podgrzewał mleko, bo to jest taka mikrofala, że po prostu moje mleko jest gorące od razu, bo ja zawsze lubię takie cieplejsze niż letnie, o tak. Powiem ci letnie, tak, ja tutaj absolutnie nie będę się jakkolwiek wspierał, ale Kangusy też są bardzo dobre. No niezłe są, ale chyba Cheeriosy bym wskazał. W sensie one mają taki ciekawy, fajny smak, ale skończyła, no? Dokładnie tak, ale boję się, że jak one będą w starciu dalej, to one bardzo szybciutko odpadną, no. A Cheeriosy mogą powalczyć. Mogą powalczyć, mogą powalczyć. Dobra, to Cheeriosy do następnej rundy. A my przechodzimy dalej. Pojedynek, którego nikt się nie spodziewał. Absolutnie nikt się nie spodziewał. Mam faworyta w tym pojedynku, nie będę kłamał. Którego byś bardziej? Chocapiki lubisz? Mm-hmm. To ja jestem bardziej... Są bardziej chrupkie i bardziej czekoladowe, ale tak gorzko czekoladowe. Nesquiki kojarzę, że są tak słodko czekoladowe. Ale zobaczymy, jak bardzo moje wspomnienia tutaj zakrzywiają obraz rzeczywistości. Nie wiem, czy istnieje coś bardziej chrupkiego niż to. No, masz rację. Nesquiki były słodkie, jak pamiętam je. Tak, pamiętałem, że były słodsze. Albo zmniejszyli ilość cukru, albo nie wiem. Albo byliśmy młodsi i mamy inne wspomnienie. No dokładnie tak. To zawsze tak jest. To też są słodsze. O dziwo, nie? O dziwo, no. Powiem ci tak. Jak te mają... Te są mniejsze i mają dłuższy chrup, przez to, że musisz przez większą ilość płatka się przegryźć, żeby go całkowicie przegryźć. Tutaj one są większe, ale te muszelki są cieńsze, aniżeli to jest grube. No dlatego jest mniejszy chrup. Do czego pijesz? Że ten chrup mi bardziej odpowiada. A, okej. Okay. To mi ten bardziej odpowiada. Musimy to jakoś dobrze rozwiązać dobrymi argumentami, ale z dobrą dyskusją. Wiesz, jak jest u nas tą dobrą dyskusją? Ja wiem. Że możemy dyskutować i 4 godziny się nie przekonujemy chyba nigdy. Czy bardzo ci zależy na nich? To jest teraz takie pytanie. Moim bardzo Chocapiki odpowiadają. I mi odpowiadają. Czyli bardzo ci na nie zależy? Trochę bardziej mi zależy na pewno na Chocapikach, aniżeli mi zależy na innych płatkach.
jeżeli chodzi tutaj o walkę teraz. Okej. Okay. Janę z Kujki widziałem w finale chyba. O kurde. No. Ja Czukapik też widziałem w finale. No to słuchajcie. Ja powiem jako finalistę jest nawet. Jest nas tutaj trzech, panowie. Była kolej od Julka. Musisz głośno, bo nie masz mikrofonu nigdzie. Masz na górze. Dobra, no tylko powiedz, w takim razie to będzie. Nesquiki. Dobra. Nie, Marcel. Ja to Czukapiki bardzo lubię. Marcel, Janek, wszystko od ciebie. Ja sobie kiedyś zęba złamałem na Nesquiki. Ja nie żartuję. No. Więc Czukapiki. Czukapiki przechodzą. Czyli widzicie, złamany ząb Janka zadecydował, jak tak. No właśnie. Dobrze. Ale no słuchajcie, to... jeżeli wy złamiecie kiedykolwiek ząb na jakimkolwiek produkcie, napiszcie maila, to dostaniecie zapas tego produktu na 2 lata wtedy. Żebyś mógł łamać zęby przez kolejne 2 lata. Dokładnie tak. Aż wszystkie złamiesz. Oj, dobry sobie Nesquiki. Dobra, no niestety, dobry pojedynek. Bardzo dobra dobry para. Pojedynek, w sensie dobra para, jeżeli chodzi o tego. Jestem zdziwiony, że są słodsze. Naprawdę byłem teraz przekonany, Nesquiki że nie stały się najlepsze, bo nasiąkły wodą ciepłą. No ciepło. Właśnie, ja lubię Czukapiki, jak są lekko nasiąkniętym mlekiem i tego. No, w sensie, lubię je, te dwa płatki, no. Za te same względy. No. Bo są identyczne, jeżeli chodzi, wiesz, o praktycznie wszystko, trochę identyczne. Nie całkowicie identyczne, ale po prostu w Czukapikach mi to bardziej odpowiada. No dobra, to Czukapiki idą do następnego pojedynku, a my idziemy dalej. Dobra, pojedynek... Przechodzimy do płatków dla dorosłych ludzi, których nigdy nie jadłem, zarówno tych, jak i... Żartuj, nie jadłeś nigdy kornflakesów? To znaczy, znam ich smak, jadłem, ale to było... No bo nawet na jakimś odcinku mniej więcej jedliśmy. No właśnie, bardziej w takim stylu je jadłem, albo że kiedyś, jak się było na jakiejś kolonii, to się raz spróbowało i tyle. Mm. Ale się ich nie jadło. Mm. Dlatego teraz mam dorosłe... I to jest idealny stan podgrzania jeszcze. Czyli jest takie... Zobacz, dotknij tego mleka, zobacz, o co mi chodzi. To jest dla mnie, jak mówię, 30 sekund mikrofali. Tam na myśl, dotknij proszę. Co to jest? Dotknij, to jest idealny stan podgrzania. No nie wiem, to jest zimne na zewnątrz, nie wiem jak jest. No to weź to spróbuj, możesz sobie łóżko spróbować. Spróbuj sobie w półfinale, nie śpieszy mi się, żeby próbować płatków z ciepłym mlekiem. A faktycznie, bo właśnie w półfinale gramy tak, że to ja będę zimne. No nie, zaatakował mnie mleko. Uciekło ci? Niestety, czasem dobra. Tak w życiu bywa. Marceli ile wsypał tych, zobacz, te goldflakesy. Właśnie, bo teraz poprawmy się, bo one teraz są cornflakesy o smaku miodowym. Kiedyś to były goldflakesy, dlatego nie mówimy goldflakesy. Nie no, w ogóle tutaj bez zastanowienia, jeżeli chodzi o faworyta i tego, kto wygrywa tę rundę, jeżeli chodzi o płatki śniadaniowe. Oczywiście, konfekcje. Absolutnie się z tobą nie kłócę, w sensie, jaki jest problem z tymi? Jak one są fajnie miodowe, nie mi odpowiada ten smak, one są tak strasznie słodkie, wykręcają twarz od słodyczy. Tutaj one są... Podoba mi się miny wszystkich operatorów na planie. Ja rozumiem, że... Słuchajcie, chłopaki, w chwili, kiedy kończycie... 15 lat i urośnie pierwsze włoso tutaj, to wtedy poczujecie nagle, że hej, ten super full ekstra cukier wcale nie jest taki dobry. Trzeba też dać maturę, chłopaki. Jest 4 do 2. To 4 do 2. Madzia też jest za gruby. Tak, to super. Tak, dobrze, to nie podchodzimy dobrze, do że my prowadzimy. Super. Cyk. Do następnej rundy do konfekcji. No idziemy do ostatniego. Będziemy mieli oflutę płatki. No. Totalnie. Słuchajcie, no... Generalnie dziwny pojedynek. Na planie coraz gorsza atmosfera się robi. Bo zaczyna się denerwować. Bo na samym początku się zaczęło tutaj od pojedynku z Czukapikami, gdzie musiał zadecydować w sumie przypadek. I teraz się okazuje, później że... była tego bojówka na nas, a teraz będzie bojówka na Ignacego. Tak, bo ja uważam, że Simi jest absolutnie najbardziej przereklamowane są na świecie. Cześć, zjem laskę cynamonu. Spróbujmy tych. To są dobre, aż mi łyżka przeszła tym cynamonem. To są bardzo dobre płatki. Fajne cynamonowe, fajny kształt. Fajnie nasiąkają one mlekiem. Te są lepsze. A mam do ciebie taką prośbę. No słucham. Niektórzy ludzie chcą patrzeć, jak świat płonie. Ja nie chcę. Chodź. Nie. No weź. Absolutnie. Na Czukapikach odpuściłem. Ale wiesz, to tam była walka taka, że one były na bardzo... Nie podanym. Zabijałbym się, daj mi jednego wpuścić. Tak. I tak przegrał z Cornflakesami, wiesz o tym. Chodź, zobaczymy, żeby świat zaczął płonąć. Absolutnie nie mogę... Wiesz, że ludzi w komentarzach będzie walczyło z innymi. Ale wiesz, że ja też wejdę do tych komentarzy i wyzwę samego siebie. A dobra, czyli ty jesteś rozjęcym. No i najgorsze jest teraz to, że dobrze wiem, kto to będzie odpowiadane zaraz, więc słucham, Jurek, które według ciebie są lepsze. Cini Minis. Ja uważam, że lepsze są Cini Minisy. Dobrze, Janek. Jednak Cini Minis.
Tak słuchaj, wygląda ale... demokracja, słuchajcie, że głos czterech pijaczków jest ważniejszy od tego. Od doktora habilitowanego. Doktor habilitowany, jedzenia płatków, mój głos jest mniej ważny, tak to bywa, no bardzo mi przykro. Minie. Dobrze, zapraszamy Cinemisy do kolejnej rundy. I teraz się zaczyna okropny półfinał. Nie. Teraz jest problem, że będziemy próbować tych płatków na ciepło. Jak Ignacy absolutnie... W sensie no, Ignacy próbuje na zimno, ja próbuję na ciepło, ponieważ wiecie, ja nienawidzę płatków na ciepło. Ja mam taki problem, że ja się boję, że teraz wszystkie moje wybory na zimno nie będą się pokrywać z wyborami na ciepło, bo niektóre płatki na ciepło są paskudne. No. Tylko pytanie, czy to będą każde, czy niektóre? Nie widzę jakoś wielkiej przyjemności w jedzeniu na zimno czegoś. Ja nie widzę żadnej przyjemności z jedzenia ich na ciepło. Na przykład dlatego, no, lubisz mięso na zimno, tak? Lubię. Tatar. No sushi. No. Dobrze. Kotlet schabowy. Spoko, może być płatny. Z mikrofali może być. Nie, z mikrofali, bo jest kapeć. Nieusmażony. Tak, kocham surową wieprzowinę. Jak zresztą często nam ją podają na planie, a później jest... Mamy. Co tam? Później pewne odcinki się nie pojawiają. Powiem wam tak. Gdyby było top 10 paskudnych momentów w anime, to by ta runda zajęła pierwsze miejsce. Aż tak, nie masz poczucia do tego? No i druga jest paskudna, ale czokapiki są mniej paskudne na ciepło. Co ty mówisz? Powiem wam, że to jest pomyłka. Jeżeli kiedykolwiek ja na przykład wątpiłem swoje kubki Nesmakowe, jak wszyscy na mnie krzyczeli, że płatki na ciepło, super sprawa, a ja tak trochę myślałem, tak podświadomie, tak nie mówiłem o tym głośno, że kurde, może chłopaki mają rację, może to ja mam dziwne jakieś zwyczaje tutaj jedzeniowe, ale nie, słuchajcie, to ja jestem ten normalny tutaj. Nie, nie jesteś. Ja daję Mandziu czekapiki. Boże, czekapiki. Czyli jasne. Czekapiki. Nie, bardzo ładnie powiedziałeś te czekapiki. Nie, absolutnie. Nie zgodziłeś się, nie wiem dlaczego. Dobra, to co? Szybkie głosowanie. Poprosimy głosowanie. Czyli osy. Bomba, jeden. Czokapiki. No i znowu jeden do jednego! Janek, na tych zęba nie złamałeś. Ale te są milion razy smaczniejsze i o tym to wiesz. Nie, nie są. Wiesz o tym, że nie. To wcale nie jest zdrowszy wybór. Z drugiej strony wiem, co będzie dalej. Nie liczy się, co będzie dalej, nie. Tylko liczy się, co będzie teraz. Teraz nie, rozmawiamy o tym, co jest teraz. Dawaj, Janek, szybka decyzja. Szybko. Chiliosy. Chiriosy jednak. Czyli mamy pierwszego finalistę. I powiem, że to jest finalista, który może finał wygrać. No na pewno. A to dlatego, że na finał jest specjalny twist. To dlatego. A, faktycznie. O którym nikt nie wie. Nikt nie wie. Znaczy, my wiemy. My. Cały plan wie. No, cały plan, ale widzowie nie wiedzą. Widzowie nie wiedzą. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Więc będzie ciekawie. Ciekawy finał się szykuje. Przejdźmy do drugiego półfinału. Dobra, drugi półfinał. Jak tam ciepłe Cini Minis? Zaskakująco nie są aż takie złe jak poprzednie płatki na ciepło, ale nadal to absolutnie nie jest to. To nawet nie jest bliskie temu. Powiem tak. Szalenie trudna para tak zwana. Ja uważam, no, że każdy, kto... Czy mi tak odsuwasz? Bo chcę, żebyś się odsunął na mnie. Nie chcę się zarazić ciepłym mlekiem, okej? Okay? Dobrze. No. Boję się ciepłego mleka. Właśnie nie zjadłeś. Wiem. No, to jak bardzo wybór jest dla ciebie według ciebie lepszy? Z ciepłym mlekiem? No. Z zimnym mlekiem z Cineminisy by przeszły dalej, ale z ciepłym mlekiem... A, mi się nie zmienia, ja uważam cały czas, że i na tym, nie, i na tym ale mleku... tak na poważnie, teraz już... Nie, na poważnie kompleksy, jeżeli chodzi to jest smak dorosłości. Teraz jako osoba właśnie... Rosła, powiedzmy. Cornflakesy mi bardziej odpowiadają, ponieważ po prostu nie są aż tak mocno słodkie. Ja nie lubię tak. Już aż tak słodkiego na śniadanie. Nie mógłbym rano... Dlatego Monster nie jest twoim ulubionym energidrinkiem. Owszem, ale nie potrafię zjeść całej miski na przykład cornflakesów na śniadanie. Cornflakesów czy Cineminisów? Przepraszam, Cineminisów. Tak samo czekapików miałbym trudność, a z cornflakesami nie miałbym trudności. Ja tak samo. Są wytrawne po prostu. Są bardzo dobre. Są bardzo super. Są w punkt. Bardzo mi się podoba reakcja całego planu teraz. Ja nie patrzę się na nich. Tak, patrzę się na te płatki. Nie patrzę na nich. Patrzę się w obiektyw moich kochanych. My się też mogliby patrzeć w obiektyw chłopaki. Dokładnie. No, więc tak. Tak zrobimy, moi drodzy. Przechodzi do finału. Tak. Przechodzę w takim razie w kompleksy. A finał będzie specjalny, słuchajcie, moi drodzy i nasi kochani, ponieważ nie będzie to znowu pojedynek płatków śniadaniowych. Będzie to pojedynek płatków obiadowych.
Przez te wszystkie rundy musieliście już nas zdążyć znienawidzić za nasze wybory po kolei, zarówno na zimno, jak i na ciepło. Pewnie wszyscy piszecie teraz w komentarzach: hej, a dlaczego nie przetestowaliście tych płatków na surowo, jako przekąskę na przykład? A my wam mówimy, że witamy w naszej rundzie finałowej. Oto są płatki obiadowe, czyli mamy tutaj ziemniaki, mizerię. No bo słuchajcie, zbyt oczywistym byłoby jeść tylko płatki śniadaniowe. Stwierdziliśmy, że należy zjeść płatki obiadowe. Płatki obiadowe polegały na tym, że mamy ziemniaczki, mizerię oraz kurczaka zrobionego w panierce z chiliosów albo cornflakesów. Dokładnie tak. Takie spróbujemy. Ja mam chiliosową panierkę u siebie. Okej. Okay. Gotowanie tego musiało być pewnie bardzo problematyczne, bo te płatki by się pewnie zaczęły spalać od razu. To nie jest takie... Samą panierkę możesz zjeść, wiesz? Wiesz co, właśnie panierka mnie najbardziej interesuje. Panierka jest w zasadzie najistotniejsza dla nas. To jest dziwnie ciekawe, co? Dobra. Ten finał jest za głupi. Nie jest aż taki głupi. Ponieważ trzeba powiedzieć, że jakimś cudem ta panierka jest smaczna. Mhm. Ta panierka chiliosowa jest smaczna. Czekaj, w ogóle co ja siebie nakrzaniu. Smażone płatki, co nie? Dobra, po kolei przypomnijmy sobie wszystkie rundy. Ty, jeżeli chodzi... tam mogłoby być, stary, na kotlecie. Mhm. Nie powiedziałbyś, że to jest coś bardzo specyficznego. Nie dziwnego. To jest dziwna panierka, to jest dobra. To jest dziwne, ale też jest smaczne. Mm-hmm. Ja, ale podsumujmy wszystkie rundy na poważnie. Jeżeli chodzi o generalnie o płatki z chiliosami, niestety one absolutnie, to, że one są w finale, to trochę mnie zdziwiło. No. Że one są w sumie w finale, nie byłem nigdy moim faworytem. Odkryłem miłość do cornflakesów podczas tego odcinka. Mm-hmm. I nieważne, jaki jest teraz, kto jest tutaj drugim finalistą, moja miłość tutaj do cornflakesów wynika stąd, że mógłbym je zjeść codziennie i byłoby to spoko i ewentualnie znudziłby mi się smak. A jakbym jadł jakiekolwiek inne codziennie, to od ilości cukru w nich po prostu słodkości by mnie wykrzywiło. Chociaż zgaduję, że cornflakes mają bardzo podobną ilość cukru. No właśnie nie, nie mają. No właśnie... chyba nie mają, nie? Na jeszcze więcej sprawdzimy sobie pudełko. Sprawdzimy sobie pudełko i porównamy. Powiem tak, całkowicie pomijając ten śmieszny, super śmieszny żart z płatkami obiadowymi, uważam, że lepsze są flakesy. To może teraz ja powiem. Gdybym dostał dwa takie kotlety, pomyślałbym, że tak mają smakować. Ten smak jest po prostu słodki, inny, jadłem kiedyś taką panierkę. Ale nie jest zły. Absolutnie nie mówię, że jest zły, dlatego powiedziałem, że pomyślałbym, że tak mają smakować. Ten smak smakuje jak rodzaj jakiejś panierki, którą byś dostał na kotlecie. Tak. Wcale byś nie powiedział, że to jakaś dziwaczna to znaczy, panierka. To była bardzo, panierka... bardzo fino był trochę ustawiony pod konfleksy, dlatego nie oceniam pod względem panierki. Ponieważ, nie był ustawiony, czemu był w sensie, ustawiony? Bo nie, mówię ustawiony pod cornflakesy, że cornflakesy są idealnym kandydatem na finał. Goldflakesy też są super. Ja na przykład jadłem kiedyś tak kotlety. Tak? No, te miodowe. Jadłem tak samo kotlety pod tą panierkę. Okej, ja tylko z cornflakesami jadłem. Nie, to jadłem. To znaczy, tak czy siak, uważam, że z tych wszystkich płatków... Bo ja jeszcze decyzji nie podałem. Więc ja, Mandziu, zgadzam się z tobą. Uważam, że cornflakesy są lepsze. Uważam, że cornflakesy lepiej mi smakują. I z dzisiejszych płatków uważam, że cornflakesy są najlepszymi płatkami śniadaniowymi. Też tak uważam, to jest nasza decyzja. Linczujcie nas w komentarzach, zapraszamy was gorąco. Zapraszamy też na kanał Mandzia. Tak, zapraszamy na mój kanał. Tu macie pewnie link w karcie. Słuchajcie, jeżeli chcecie nas linczować, to nie na tym kanale, ponieważ za nasze decyzje odpowiada Mandzio Ignacy z jeszcze więcej. Zapraszamy ich tam linczować i się z nimi tam kłócić. Dokładnie tak. Każdy wtorek, czwartek oraz sobota o godzinie 18. Cześć! Cześć.